Cześć, tu Bartek z roadracing.pl. Dzisiejszy vlog będzie dotyczył biegania. Jest to vlog dla kolarzy jak najbardziej. Pamiętajcie o subskrypcjach. Bardzo Wam za nie serdecznie dziękuję. To taki mały baton tutaj po prawej stronie na dole. Kliknijcie go, jeżeli te audycje Wam się podobają, te vlogi. Pamiętajcie o polubieniu i miłym komentarzu. I bez żadnego przedłużania jedziemy do tematu biegania u kolarzy amatorów. Tu Bartek z roadracing.pl. Narzekaliście ostatnio na jakość dźwięku na ostatnim nagraniu, no nie ma co dyskutować, nie była ona rewelacyjna. Bierze się to z tego, że mieszkam koło drogi, a to jest czysta oszczędność czasu nagrać w ogrodzie vloga. Nie zawsze mam czas i sposobność, żeby się przemieścić gdzieś dalej, ale mam przecież sporo pomieszczeń. Jedno z nich jest właśnie tu. No i spróbujmy tutaj w takim razie. Na pewno dźwięk będzie wyższej jakości, będzie to dla Was wyraźniejsze. Temat dzisiejszego vloga dotyczy wielu z nas. Dotyczy on mianowicie biegania kolarzy. Ja się tu nie będę wdawał w historię, co to tam tak za bardzo daje, jeśli chodzi o strukturę Waszego treningu całorocznego. Tylko chodzi mi o pewne zagrożenie, które czyha nad praktycznie każdym kolarzem. Dlatego mi się wydaje, że to jest jeden z powodów, dla których kolarze chętnie czasami nie biegają, mimo tego, że wydolnościowo to przygotowani są. Taki dobry maratończyk czy kolarz szosowy, który ściga się na długich dystansach, to jego organizm jest w stanie przebiec, nie wiem, maraton. On jest w stanie wytrzymać przebiegnięcie maratonu kondycyjnie, fizjologicznie, nie wiem, w okolicach 3:10, 3:15 to spokojnie. Ale jego nogi nie są w stanie tego wytrzymać. I teraz dlaczego? Przecież no kurde, taka praca nogami wykonana przez cały sezon, dlaczego nogi nie są w stanie tego wytrzymać? Bo to jest inny rodzaj pracy, tą, którą wykonujemy na co dzień na rowerze, w porównaniu do pracy, którą wykonuje biegacz. My, przykładowo nasza łydka w czasie tego obrotu napręża się i rozluźnia, ale nie rozciąga i kurczy. W ten sposób to raczej nie wygląda, chyba że ktoś ma za wysoko siodełko, no to tak to wtedy u niego może wyglądać, ale to też nie będzie dokładnie to samo, bo nie w ten sam sposób zachowuje się po prostu ten mięsień. Do czego to prowadzi? Ja na własnym przykładzie, zawsze dla Was to jest korzyść, bo uczycie się na czyichś błędach, nie na swoich, to mniej kosztuje, jest mniej dolegliwe. Przez kilka długich lat z rzędu, już po kilku biegach, miałem zerwane mięśnie łydki. Zajmowali się tymi mięśniami później fizjoterapeuci, łącznie, nie chcę tu nazwisk zmieniać, ale naprawdę kozacy. No i nic, no po prostu, zero efektów. Swoje tam mądrości przy tym mieli dużo racji, ale generalnie efektu takiego, jakiego mi chodziłem, nie było w ogóle. I mimo tego warto jednak biegać i warto znaleźć sposób, jak to robić. To jest trochę sposób w porównaniu do tego, co wyczyniamy na rowerach, niezbyt może taki super pro, ale jest to sposób. Jest to sposób, który pozwoli Wam cieszyć się bieganiem, wzmocnić też inne partie Waszego ciała, popracować trochę nad stabilizacją i no te wszystkie korzyści, które są z biegania. Oczywiście ja przede wszystkim odradzam bieganie na twardych nawierzchniach, polecam parki, lasy, wiadomo. Ale do rzeczy. Co to jest za sposób? To jest po prostu bieganie, marszobieg. Po prostu. To nie jest żadna filozofia ani odkrycie. 4 minuty biegu, minuta marszu. Czy tam 5 minut biegu, 1,5 minuty marszu. W ten sposób biegałem już w tym roku, nie wiem, z 10 razy. Nic się nie dzieje. Nawet nie zbliżam się do tego miejsca, bo już po tylu latach traumatycznych doświadczeń z tą łydką, gdzie moi koledzy się śmieją, że jak ja jestem uparty osioł, że co roku doprowadzam się do tego samego z tymi łydkami i później jęczę, kwiczę, szukam pomocy fizjoterapeutów i tak dalej. Oczywiście ci fizjoterapeuci nic ci nie pomogą, no bo to się przez cały rok kształtuje ta noga i jeżeli masz do tego skłonności, to będziesz miała. Kiedyś biegałem całkiem nieźle, jako 14-latek na kilometr, tam miałem 3 minuty i 9 sekund. Na zawodach w Zgorzelcu, także coś tam biegałem. Niemniej jednak po rozpoczęciu przygody z kolarstwem, której na pewno z tego powodu nie zakończę, no jest dużo gorzej. Wydolnościowo jest luz. Luz, można biec, jest to żaden problem. Układ ten krwionośny, wasz oddechowy jest przystosowany do takich wysiłków. Jeździmy, jesteśmy, to jest sport, który no, rozwija niesamowicie wreszcie ten układ,
ale reszta waszego ciała, czyli głównie nogi, nie są do tego przyzwyczajone i w ogóle poprzedzając jeszcze nawet te marszobiegi, warto jest sobie szybciej pospacerować, jakieś podejścia zrobić, wzmocnić ten cały układ z 10 razy, po 3 km powiedzmy, nie tak tam 500 metrów dookoła bloku, tylko przystosować troszeczkę tą nogę do trochę innego używania, bo kolarze generalnie mają tendencję albo na rowerze, albo samochodem, a na piechotę to skaranie boskie. Mam kolegów kolarzy, tak jak wam wspominałem, bardzo wielu i wiem, jak to u nich wygląda. Jacy oni są skłonni do spacerów. Ten marszobieg pozwala wam spróbować biegania, pozwala wam skorzystać z tego dobrego, co bieganie daje, czyli no jest to sport dwukrotnie co najmniej. Dziś nawet czytałem jakieś opracowanie naukowe, tam było to dokładnie policzone, ale naprawdę orientacyjnie jest to około 2 razy bardziej w tej samej jednostce czasu obciążający sport od kolarstwa. Także kolarstwo przy bieganiu to jest sport nieco mniej obciążający, stąd też kolarze, no nie wyobrażam sobie, żeby maratończyk biegał 21 maratonów z rzędu, a kolarze jadą 21 etapów Grand Touru z rzędu właśnie ze względu na tą różnicę, o której wam mówię. Polecam spróbować tą metodę, jeżeli trafiliście na takie problemy, jeżeli spotkaliście się z tym co ja, czyli z autentycznym rwaniem w łydce. To jest naderwanie, bolesna taka kontuzja, która absolutnie uniemożliwia dalsze bieganie. To jest koniec. Tu w tym miejscu jest koniec waszego biegu, dalej nie biegniecie. Zdarzało mi się to na podbiegu, no tych historii jest cała masa. Oczywiście pamiętajmy też, żeby po rowerze się rozciągać, żebyśmy na stare lata nie wyglądali tak jak taki typowy kolarz, który tego nie robił przez całe życie, czyli nie prostujące się do końca kolana i lekko przygarbiona sylwetka. Jest to bardzo charakterystyczne dla kolarzy i to nawet pozwala ich rozróżniać. Tych, którzy naprawdę długo jeździli. Nie jest to, broń Boże, wyśmiewanie się z nich, tylko po prostu no, nie rozciągali się, no wyglądają jak wyglądają. Przy takim podejściu do tych marszobiegów macie szansę tego uniknąć. Dam wam znać, jeżeli mimo wszystko zdarzy mi się ta kontuzja, to gdzieś przy kolejnym vlogu, które będą już dotyczyły zupełnie innych spraw, dam wam znać, ale póki co wygląda to bardzo obiecująco. Ten moment odprężenia, te 2 minuty luzu dla tej łydki, kiedy idziesz sobie powoli, pozwala jakby przesunąć tą granicę, do której możesz się posunąć. Ja nie biegam tam jakoś nieskończenie długo, to jest 5 km z haczykiem i więcej nie będzie. Może 6, 7, 8, ale nie 15, nie 20. I to mi w zupełności wystarcza, bo jednak dla mnie największą rozrywką jest rower, jak dla większości z was. I w związku z tym, no, w ten sposób można to ogarnąć, odsunąć to miejsce, gdzie ta kontuzja nastąpi i przy tych ograniczeniach, które mają kolarze szosowi, jednak sobie pobiegać. Jak patrzę dzisiaj na to, jak człowiek się cofnął naprawdę w rozwoju biegowym od 14-latka, czyli chłopca dorastającego do 41-letniego faceta. Na pewno wtedy jeździłem gorzej na rowerze, ale o ile słabiej teraz biegam, to się po prostu w głowie nie mieści. Oczywiście na pewno ma to związek z wagą i z wieloma innymi rzeczami, ale no przepaść jest nieziemska. Stąd mam zawsze ochotę pobiegać w tym okresie. Lubię to robić. Mamy tutaj, ja mieszkam po drugiej stronie mojej ulicy, zaczyna się las. Także dla mnie do lasu podejść, podjechać to jest kawałeczek. Mam tam tutaj swoje ulubione szutrówki, intensywnie przez biegaczy i kolarzy używane. I mimo wszystko zachęcam do tego typu ćwiczeń, bo nie jesteśmy zawodowcami. Im to nie jest zalecane, oni tego nie robią po prostu. Nie biegają albo biegają bardzo sporadycznie, chyba że są kolarzami przełajowymi. Tak jak W2 Nerd, można zauważyć na Strawie, że od czasu do czasu biega. Jeżeli chcecie zerknąć, co ja kaleczę na Strawie, no to zapraszam. W opisie kanału macie link do mojej Strawy. Kilku z was, czy tam kilkunastu się już zapisało. Zerkają tam czasami, co sobie tutaj robimy. Na razie wiele się nie dzieje. Jest zima, to są niedzielne duże jazdy plus jakieś tam elektroniczne jeżdżenie w chacie. Ale zapraszam. Pamiętajcie też o subskrypcjach. Bardzo wam dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. Będę się starał, żeby ten content był ciekawy, żeby były tu poruszane różne tematy dotyczące kolarstwa, różniaste. Od recenzji sprzętu, bo to też jest ciekawe. Uważam, że to robię naprawdę nieźle. Możecie sobie przejrzeć listę zrecenzowanych produktów. Mam dobre czucie jakby do tego, na czym jeżdżę. Potrafię to rozróżnić przede wszystkim. Są kolarze, którym naprawdę jest wszystko jedno, na jakiej oponie jadą, byleby była napompowana. Ja ich rozumiem, ja to jak najbardziej jestem w stanie pojąć, ale ja jestem inny. Ja
doceniam coś naprawdę dobrego i czuję te parę aspektów, które tej opony dotyczą. Dlatego zachęcam do przejrzenia również playlist dotyczących testów sprzętu. Tych testów sprzętu będzie więcej oczywiście. Tego sprzętu jest cała masa na rynku. Jak mi się uda coś zdobyć swojego od kolegi, czy tam ktoś coś podrzuci, to chętnie się tym zajmuję również. Okej, także tyle o bieganiu. Nie zniechęcajcie się, jeżeli macie tego rodzaju kontuzję, po prostu nie uprawiajcie biegania ciągłego. Nie zaczynajcie też za mocno, rozgrzejcie te nogi i w ten sposób będziecie mogli czerpać korzyści z samego biegania, które jest choćby urozmaiceniem dla roweru, po to, żeby Wam rower nie zbrzydł. A ten okres zimowy jest dobry do nabrania głodu do roweru i można przeplatać te aktywności. To jest chyba najlepsze. Oczywiście nie musimy iść od razu w stronę triatlonu, bo to nie do tego zmierzam, ale możemy przeplatać te aktywności. Także bardzo Wam dziękuję za dotychczasową interakcję z tym kanałem. Ważne są dla mnie Wasze głosy. Jeżeli Wam coś przeszkadza, staram się to poprawić. Oczywiście o ile jestem w stanie. No, staram się, żeby to wszystko wyglądało jako tako, żeby było strawne, a przede wszystkim ciekawe, nagrane z energią charakterystyczną chyba dla mnie. I w ten sposób działamy. Do zobaczenia następnym razem. Będzie to albo na dworze, albo tutaj. Zobaczymy. Ja też zerknę, jak to wyszło wszystko, czy to się nadaje do publikacji. I trzymajcie się. Następny vlog już za parę dni. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.